Cześć moi drodzy, z tej strony Dawid Fudrok. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób wykonać manikur hybrydowy, jednofazowy od Molon Pro przy pomocy produktu Monofaz. Zapraszam do oglądania filmiku. Podstawą danego manikuru jest poprawne przygotowanie płytki. Należy ją dokładnie oczyścić z narastających skórek, zmatowić, zadbać o poprawny kształt i gładkie brzegi paznokcia. Pracę zaczynamy od dehydratora. Należy wytrawić nim płytkę. Aby zrobić to dokładnie i lepiej dotrzeć w okolice skórek, złóż wacik w zaprezentowany sposób. Pamiętaj również o odtłuszczeniu i wytrawieniu wolnego brzegu, co będzie miało wpływ na trwałość Twojej stylizacji. Aby wspomóc wytrawienie i odtłuszczenie płytki, zastosujemy preparat zwiększający przyczepność. Bonder bezkwasowy. Jest on delikatniejszy od primera kwasowego, dlatego lepiej nadaje się do stylizacji hybrydowych i jednofazowych. Nie dotykając skórek, aplikujemy preparat na całą powierzchnię płytki paznokcia. Po aplikacji należy odczekać około 30 do 60 sekund, aby preparat odpowiednio wyparował. W przeciwieństwie do primera kwasowego składającego się całkowicie z substancji lotnych, bonder bezkwasowy pozostawia po odparowaniu na płytce delikatny film zwiększający przyczepność. Monoface to produkt jednofazowy. Nie wymaga aplikacji bazy ani topu. Dlatego aplikowany jest bezpośrednio na płytkę paznokcia. Jest delikatny i nie odbarwia jej. Produkt jest średnio gęsty i posiada wygodny do aplikacji pędzelek. Aplikujemy pierwszą warstwę koloru. Istotną kwestią jest nałożenie cieniutkiej pierwszej warstwy, dlatego pozbywamy się nadmiaru produktu z pędzelka. Podczas aplikacji z pędzelka tworzymy wachlarz minimalnymi ruchami góra i dół. Następnie ciągniemy jednym ruchem produkt ku wolnemu brzegowi. Utrwalamy pierwszą warstwę w lampie 36 W przez minimum 90 sekund. Po wyjęciu z lampy aplikujemy drugą warstwę, nieco grubszą od warstwy początkowej. Przy aplikacji drugiej warstwy staramy się pracować pędzelkiem bliżej skórek, pozwalając produktowi na wypełnienie przestrzeni przy samej skórce. Następnie rozciągamy produkt po płytce. Pamiętajmy o zabezpieczeniu wolnego brzegu paznokcia. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i utrzymać produkt w miejscu, na którym nam zależy, rekomendujemy utrwalenie każdego palca osobno lub pracę na dwóch lampach jednocześnie. Czas utrwalenia drugiej warstwy wynosi minimum 180 sekund. Kciuki wykonujemy osobno, co pozwoli nam na poprawne utrwalenie produktu. Manikur jednofazowy jest gotowy. Produkt nie posiada warstwy dyspersyjnej ani nie wymaga nałożenia topu. Molon Pro Professionnel.